do Kołowa, do drogi biegnącej wzdłuż linii pojazdów. Pomachajmy do niego, powijmy brawo. Jutro wsiądzie pewnie. A już z prawej strony naleciał na zespół. No nie przez synów, wnuczków. No i na te 20 miejsc przypada jeszcze na przykład 200 uczestników zabawy. A to jest informacja delta. Nie przede wszystkim. Badania przede wszystkim. Badania. W każdej sekundzie pokonują prawie 180 metrów. Mogą Państwo sobie zatem wyobrazić skalę trudności spoczywającą na członkach zespołu. Muszą oni być maksymalnie skupieni, aby otrzymać przykład. Następny punkt to beczka. Iskra niestety nie została zaprojektowana do wykonania ładnych beczek. Piloci boją się i kroją, by utrzymać ugrupowanie i zaprezentować się najlepiej, jak potrafią. Proszę zwrócić uwagę, że samolot lidera obraca się w wysokości, natomiast skrzydłowi pokonują całkowicie inną drogę. I żeby utrzymać całą kość dla ugrupowania, jaką linię? Thank you.
Wrocław zespół produkuje rozejście. W lewo odchodzi porucznik Sobotka, za nim podąża porucznik Kosakowski i porucznik Kubiak. W prawo niemal w lustrzanym odbiciu odlatuje lider kapitan Kopiel, wiodąc za sobą majora Eworka i kapitana Łacińskiego. Piloci starają się wykonać lepiej konwersyjność. Ciągnęli 900 metrów i przygotowują się do widowiskowego przelotu za państwa. Proszę przygotować aparaty, aż będzie to wyjątkowa okazja do zrobienia zdjęcia. Piloci będą lecieć względem siebie z prędkością 1200 km na godzinę, a samoloty miną się naprawdę w niewielkiej odległości. Mistrzowskie opanowanie samolotu przez naszych
z tych pilotów. To jednak coś masz skromne. Ciasnym z nich wirażu na zjeżdżaniu zobaczą Państwo kolejną trudną figurę, którą będzie powolna beczka. W trakcie obrotu, kiedy skrzydła ustawiają się pionowo na spokojnie jako zamiana stanu, znaki ruchu staje się stanem wysokości na obrotu. Przez tak wolny obrót kierunek wykazuje się niepełną koordynacją ruchu, zmieniając wychylenia toru, tak, że tor lotu zachowuje stałą linię. Biało-czerwonej skrzydły.